Baliu. Pomachaj, później tak wyślemy. Krowa w tym Baliu wziąłeś? Już bierzemy krowę. Gdzie ona jest? No tam, w tym Baliu. Łapiemy ją, łapiemy, uwaga. Ale ty głos też nagrywa? Też, też nagrywa głos. Ja nie, żartuj. Zaraz ci pokażę, mogę ci słuchawki założyć. Jest krowa w łódce. Dobra, teraz weźmiemy panoramę Manhattanu. Tak, właśnie to. I ten szklany. Mamy te szklane, tu troszeczkę nam słońce świeci. Tak, tam będziemy mieć jednego z twinsów. To możesz iść stąd złapać, nie? Zaraz, tak. Ale to i tak. Chwila, zaraz, bo nam się ostrość nie złapie. Tam widać antenkę na jednym z twinsów. Dużo nie, wiesz, że nie... No, żeby czasu nie stracić za dużo, tak. Na którym Leon robi się, na tym budynku, co widać, to Leon robi, tak? O, tak. Tak, co to... O tak. To zabytkowy budynek, to nie jest cała historia. No. Najstarszy chyba turystyki. Albo jeden z najstarszych. No. A są jeszcze wyższe, przecież ten najwyższy budynek, co teraz robią. Mamy zegar, którą godzinę, zresztą tutaj zaraz zrobimy. O, 8:32. Tamten zegar ściągniesz? Rano pewnie, spokojnie. Jest. O, już mam go, no za blisko nie złapię, ale... Co tam pisze? Pierre E. Pierre A pisze. Pierre A pisze. Dobra. Okej. Na razie kończymy, najwyżej Leon złapnie, że ja tu jestem też, trzymaj. Tu, już jest. Dobra, no już patrz mnie, patrz na mnie. Wyłączył się? Włączył się, włączył. Ten czerwony. Ten czerwony, nie? Leon filmuje, dobra. Okej. Dobra, i teraz łapiemy Verrazano Bridge, jeden z piękniejszych mostów. Daleko on wygląda malutki, ale z bliska to on jest wielki. Te liny to grubość człowieka jest, nawet więcej. Ale będę bliżej, może to gdzieś złapię kiedyś. Okej, i płyniemy. Gdzie jest ta duła? Tu jest ta duła. Mamy zamiar dojść na samą górę. Ale wieje. Strasznie, zimno jest. Teraz bliska mamy. Na dół. Lepszego ujęcia chyba nie będzie, bo będziemy wracać z drugiej strony. A my się wybieramy. O, tam. Jeszcze spojrzenie na Manhattan. Tu Twinsy widać, a tam dalej widać Empire State Building. Ale to później sobie poczytasz, byś miał wolny czas. No chodź, patrz. How is that? Woman caught us from like how is that? To mam Manhattan. Twinsy. Jeśli mam ten Empire State. Ale go nie widzę teraz. Oj. Dobra, a idziemy tu. Okej. Idziemy po schodkach, 334 schody ma być. Tak, a teraz tam do góry będziemy iść. Tak. Na samą główkę. Leon mówi, że jak... O, nie widać Leona, jak ta kobieta wyjdzie, to i Leon wyjdzie. Łapie tą kobietę, o jest. Jest pani, jak ta pani sobie poradzi. Idę na przykład, ściągniesz? To i Leon, już ją mam, no. Jak ta pani wyjdzie, to idę. Ja idę do przodu, wiesz? Czekaj, Leon. Idę do przodu. Dobra. Okej. Myśliśmy cokolwiek.
tak, zostało nam ile? Proszę, tyle schodów jeszcze, 146 schodów. To jest chyba z miedzi. I zaczyna się suknia. No, masz rację, chyba miedź. O, i tu jest, idziemy dopiero po kobiecie do góry, na takich schodkach. Wyjdziemy, to tam się dopiero będzie kręciło w głowie. Dobra, dobra. O, tutaj widać nos od środka. A tu gdzieś będzie ucho. I już jesteśmy na koronie. Tu jest główeczka. Tu mamy Leon uszczęśliwiony, wyszedł na samą górę. No. I dobra. Mujemy. Z główki. Tak? Ładnie z głowy. Mają złotymi jeszcze. O, takie koronki mają. Tu nie mamy. Oj, teraz tu z główki pofilmujemy. Ja myślałem, że tu więcej miejsca jest. Na tej głowie. Tu mamy teraz Manhattan. O, pięknie z głowy widać. To za wyspa, nie wiesz? Jaka wyspa? No ta. Nie wiem. Ale... Ja też jest na wodzie, nie? Odcięta od wodą. Tak. Okej. Okay. I teraz proszę, piękny widok na Manhattan. Na modle Rezano. Z głowy statuły. Kręć się. Jeszcze raz na Manhattan. A dalej. O, kim to jest? Ale nie widać. Przez okna. Z tej strony wejdę. O, i teraz na Manhattan. A i zło źle widać. Teraz na Rezano. O, proszę. A tu ręka jest. O. No? No? Może zaraz ona idzie, szansę najmniej. A może to łódka jest po prostu, wiesz? Nie, no to nie, no właśnie... Jedzie i tak robi takie fale? No właśnie nie. Zobaczymy, ona zmieni kierunek, wiesz, wykręci się... Właśnie mam zbliżenie trochę, wiesz, ale... Żeby lornetka, nie? No mam w sumie zbliżenie, Leon, zaraz ci pokażę. Dobra, jeszcze raz, tutaj mamy. O, i byliśmy tam na górze. O. Nie wiem. I widok na Manhattan. Lekarze się wybrali na statuę. No, tam pójdziemy zaraz na dół. A tam jest ten budynek najwyższy na Brooklynie. Co to jest ten budynek najwyższy na Brooklynie, ty wiesz? Brooklynie? No, no ten tam widać go. Tak? Gdzie jest Brooklyn? To jest Brooklyn? Tak. Ale to jest jakiś inny chyba. Brooklyn Bridge. I mamy zwierzę. To jest Brooklyn Bridge? Co? Jak tu okien na tym? W tych dwóch światłach? Jak to nie ma okien? Są. Gołe ściany szare. No, tam są. To daleko jest, to są malutkie okna. Przecież blisko podejdziesz, to są okna. A to są twinsy. Tam można wyjść na górę i pooglądać. Na tego właśnie z antenką. Tak. Jest jeszcze Wall Street, jest, ale to kiedy indziej się wybiorę. A pracujemy gdzieś w tamtym miejscu. Mais on est vraiment chanceux. Non, on peut descendre à pied, c'est mais les escaliers, c'est rempli. Non, pas en dessous. C'est cool, mais oui. Tam gdzieś mamy pracę, bo widzimy właśnie... Prenez le temps d'avoir. Dobra. Może jeszcze się na tą wyspę wybierzemy. O, tu chyba statek właśnie na nią płynie, na tą wyspę. Trzeba tam takiego łajba długo.
Nie, to jest, żeby się nie przewrócił, wiesz? O, tam sternik z tyłu. Trzeba to machać. No, tu przypłynęliśmy. Tam druga szóstka. Przypłynęliśmy. No, tutaj, tam flaga amerykańska. Tu było wejście. Kolejki chyba dużej nie ma. No i panorama. Stoły. Teraz mam piękny widok, wow. Bo to są programy, w tym trzeba ładnie daleko łapać. To chyba w New Jersey jest już most. No chyba po drugiej stronie w ogóle jest. Ma ładną panoramę i mi się nie gubi. Woli łapie wszystko. Weź tych ludzi, którzy wybiega. Czekaj, ale to nie widać. Zaraz. Jeszcze raz na Manhattan. Już, gdzie te wybiegi? Ale to nie widać, to trzeba na dole będzie. Nie będziesz iść tam? No widać kawałeczek, to malutki, tam wszędzie takie właśnie są barierki. Tak, jak to Leon mówi między tymi, jak cielaki. Dobra, idziemy. Dobra. Może będzie czas, że to ktoś przeczyta. Sobie. Ty tam Lenina znalazł, czekaj. Gdzie masz Lenina? Może ktoś to będzie tłumaczył. Muzeum, tu miniaturka. Albo jakieś propozycje może to były. Jak miała statua wyglądać. Różne pomysły. Też mamy figurki, tu mamy figurkę. To chyba znamy te obrazy. Mamy kawałek nóżki, ani statuły. Mamy ucho. Budowniczy. Mm.
to odlewali. Wszystko było mierzone. A tu film pokazuje, jak właśnie było robione, tak? No, dokładnie musiał być wymierzony. To pokazują, jakimi narzędziami były robione. Dokładnie, żeby miary złapać. To musiało być precyzyjnie. Mamy odlew palców. Ręka. To dokładnie pokazane. Po kolei, jak to było robione. Propozycje, jakie były. Chociaż nie, to w zasadzie teraz tak już jest. Stawiamy z tego było po kolei. Pamiątki. A jeszcze wino pili, jak budowali. No, markowe wino ze statuą. Z nawkiem. Kupiłbyś. Mam statuły. A tu jest jeszcze jakiś nowy rok albo coś pokazane jest. Fajerwerki przy statule właśnie. Koniec. Też pokazane, jak budują. Ale to jest takie ukłoskie, te kubki z tatuły. Jak ona 100 lat zostaje się zrobić. No, zrobili. Zielam. Przystojnik. Ja jeszcze po drugiej stronie. Co? O, takie widokówki fajnie składamy. Z dwóch części. Do kolekcji. To te wszystkie figurki wziąłeś? No wziąłem, tak, no, w miarę. Ze statuą? O, proszę. Może ta kobieta pozowała do statuły Leon? O, a tu świecznik. Menorę. Ze statuami, fajnie. Wszystkie pamiątki. A tu jest statua. Zegary. A tu są jakieś... Fajnie sprężynowe noże. Tak, scyzoryki i wszystko z tym. Z symbolami. Brzydwa nawet jest. O, i ma statuę na... Tam, co się golił, chyba się na, na ostrzu.
Różne są nawet. Lampa jakaś jest. Razy fajne. Kryształowa, fajna. Jak to Leon mówi, jak cię laki? Trzeba chodzić między barierkami. Zaraz będę widział normalnie. Na razie pokazuję, żeby było wiadomo, co, które jest. W 1908 już był Woolworth. Powoli się budował Manhattan. Teraz proszę, prawdziwy widok na Manhattan. Idziemy. No. Słuchaj, czy nie przyjemnie spędzimy czas, nie? Pewnie, że przyjemnie, jakbyś miał siedzieć w murach albo wiesz. Tylko żebyś nie jeszcze miał jakąś skórę i oskórę, bo nic tu nie wiesz. Ty, ja napisałem. Teraz czekaj, bo będzie na kasecie, to nie mów. Za dużo rzeczy. Co byś później nie żałował. Tak, tutaj tylko się windą wyjeżdża, a myśmy byli tam dokładnie i tam z tych okienek patrzyli. Gdzie się windą wyjeżdża? Do połowy powinien? Nie do połowy, na ten cokolwiek wiesz. No kiedyś na rękę jeszcze można było iść, ale teraz już nie wolno. Co tam jest? Zaraz jeszcze przeczytamy, co ma na książce. Można było na rękę iść? Tak. Julie. Barty i pisze MD, czyli 1876. Jak dobrze znam te, albo się pomyliłem. Okej. Okay. Będzie zatrzymuje na wyspie? Tak. Każdy się chyba zatrzymał. Dupy się nie zdarzyliśmy obejść. Imagine many of the thousands of people that we see each day are none too happy to see us. Next! What are those men doing up there in front of the line? Those are the doctors. They're making sure that everyone is healthy. Very good. Right over this one. See how easily those people there. Next. What does everyone make it through? I imagine, unless they're sick, or if their papers aren't in order, they don't have enough money, then they don't let them in. They don't want to take care of public charges. Next! Taka. Mama, I'm scared. I will go first, so you have easy to see. Hold on to your papers. Everything is in order here. Let's have a look. Ooh, the light's good. Ah. Yeah. Looks good. Right over this way. Next! See? Sir. Easy. Thank you.
Nowy Jork. Humorystyczne obrazki z rozciekawcze. No nic, na razie to filmuję. A... Kończy nam jedna z baterii.
No nic, bateria mi się kończy, ale tak ją wyczerpię do zera. A tu to bałki są, jak przyjeżdżali imigranci. Polskie pieniądze. I tu jeszcze jeden. No, tak spali imigranci. To łóżeczka. Piękne, wygodne. No, i tu jest zdjęcie konkretne. Spali, nie mieli wyjścia. Tak, tak jest teraz, a tak było kiedyś. Dwudziesty dziewiąty, trzydziesty. Widzimy, to jest właśnie pokazany plan Coney Island. Znaczy to troszeczkę wcześniej może, ale teraz chyba jest odnowiony. Z którego roku? 43, to jeszcze jest jak było kiedyś. Ale w zasadzie się dużo nie zmieniło. A tutaj widać, jak był tunel podrobiony. Pod wodą. Tu to jest dokładnie pokazane i tu jest, którędy idzie. Bronxy do Manhattan. Na rysunkach, jak to było robione po kolei. I tu no. W różnych rzutach. Cztery to widać, Subway jeżdżą w takim tunelu. Cztery tunele. I to ja ci powiem, że było praktyczne, bo to i na tym przesiadł i... No. I nie uszkodził tego garderoby. Garderoby, dokładnie, to są dobre. A teraz są najlepsze właśnie te kufry takie twarde. A tu jest napis. Zrobiony smurek, że do góry nogami jest. Ty, a take the take the orek. I to dalej są napisy zrobione. To jest smurek, po prostu są chmury. I knew I saw it. Oh my God, my green beard.
te samoloty puszczają? Nie wiem. Proszę, Manhattan i żaglun statki. Gdzie ta żaglówka? Tu jest żaglóweczka. Skąd my wypłynęli? Gdzie tam? Pokaż, o. Jest rodzina Komepali, czyli rodzina Leona. Wyszka jest strasznie wielkim. Znałeś? Tak, to najlepiej jest, jak właśnie się nie ruszają. Jak się ruszają, to widać, że są ludzie, ale... O. I bez ruchu potrafi zaraz. No super, my właśnie. Tu się gwiazdko? No pewnie, że. Ale nie, z jakiegoś tych Playboy'e, filmów? Nie, nie wiem. Nie znasz tego oddziela? Nie. Tam lubisz filmy chodzić? Nie, nie, nie znam, że... Jesteśmy na World Trade Center. Na samej górze. Taki to ładny widok jest. Jakieś 107 piętro. Jest na tym. Można cały Nowy Jork poglądać teraz z góry. Piękne rozwiązanie. Widzę teraz dokładnie, jak są ładnie ulice ułożone. Również to wszystko. Jak tu jest Manhattan, tam jest... Brooklyn. Brooklyn. Tutaj. Teraz widzę dokładnie, jaki duży Nowy Jork jest. Tam gdzieś jest lotnisko Kennedy'ego, bardzo było piękne. Tak, to jest lotnisko Kennedy'ego, a ja gdzieś mieszkam w takim razie. Daleko. Gdzieś koło tamtego miejsca chyba będzie. Dokładnie trudno znaleźć, ale gdzieś między tamtymi budynkami. I jeszcze gdzieś tam skoczyliśmy. Gubi ostać na samym momencie, nie wiedział co robić. Czekaj, jeszcze dół znokręcę. Ludzie jak mrówków. Gdzie mamy jakieś ludzi? O, tam są ludzie, a my jesteśmy wysoko, 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 wysoko. Dużo wyżej jesteśmy. Tu jesteśmy. Reszta budyneczka to jest malutka jednak przy tym wieżowcu. Jednym z bliźniaków. To jest ten bliźniak bez antenki, się okazuje. W kolorze będzie ładnie widać teraz. Bez kolorów mam. Tam widać jeden park, drugi, jakieś tam zoo, ogrody botaniczne. Tu gdzieś będziemy pracować, bo my te widoki mamy z pracy naszej, jak sobie wychodzimy na skałki. Tu gdzieś będzie nasza fabryka, gdzieś w tym rejonie. Chyba tam gdzieś będzie Coney Island. To jest wesołe miasteczko. Chyba gdzieś tam jest. Tam będzie Coney Island. Cały Brooklyn. To jest Canalisa Park. Nie, Rockaway Park. So the okay.
Zaczynam kamerę. A tu mamy ten najwyższy budynek na Brooklynie. To jest najwyższy budynek na Brooklynie. To jest maleństwo w porównaniu z tym. Pimpon. Płynny. Na wymianku. Co jeden to Polak, jak to mówią. Bardzo dużo na polskich napisów, sklepów. Jak ktoś był, to sobie przypomni, jak wyglądał, jak teraz wygląda Greenpoint. Praca na skefrach tak wygląda, tylko to jest malutki budynek, poza tym są zabezpieczenia, żeby nie padało na dół, a tak to na takich 40-piętrowych budynkach, albo wyżej jeszcze się wisi na takich fajnych skefrach. W zasadzie jest przymocowaną liną zabezpieczającą, znaczy tutaj to jest niska wysokość, ale na wyższej wysokościach to są. O, a w tym sklepie kupowałem dla Piotrka Discmana. W zasadzie swojego Walkmana. Są większość osób mówi po polsku w sklepach. Są przez Polaków są prowadzone. Remontują te ulice, ale to już jest zalany asfaltem. To świeży asfalt położony jakieś. Ale kanalizację bodajże.
polskich agencji albo do przejazdów, albo do właśnie chodzi o pośrednictwo pracy. Pewnie gdzieś prezydent był. Znaczy to na mysle przy tym klubu w Kolonii. A teraz jak kiosk wygląda. Połowa polskich tytułów. Wszystko tu mam. No nie, nic, brakuje. Jak ktoś chce jechać, chce, to nie ma problemu. To jest takie jasne. Wchodzimy do metra, wchodzimy do metra. Thank you.
który mam dzisiaj. Robię Easter i tu do 75.